Na tym wideo chciałabym Ci pokazać, na co zwracać uwagę podczas noszenia ubrania roboczego i używania narzędzi. Aby zagwarantować bezpieczeństwo dla siebie i współpracowników, trzeba przestrzegać niektórych zasad. Przez lekceważenie i podejmowanie ryzyka zdarzają się wypadki przy pracy. Zacznijmy od ubrania roboczego. Zawsze noś długie spodnie z mocnego materiału oraz górną część ubrania na długi rękaw. W ten sposób chronisz swoje ciało przed uszkodzeniem i mocnymi promieniami słonecznymi. Pamiętaj, żeby nosić ze sobą kurtkę na pole, która jest odpowiednią ochroną na złą i deszczową pogodę. W czasie burzy zostań w samochodzie albo zadaszonym miejscu. Przede wszystkim noś pełne buty. Podczas wykonywania pracy przy ciężkich maszynach powinno się nosić buty ze stalowym przodem, a w razie ich braku opuścić miejsce zagrożenia. Podczas zbioru warzyw spędzasz dużo czasu na polu i jesteś wystawiony bez ochrony na słońce. Często lekceważy się promienie słoneczne, ponieważ upał w wietrzne dni jest mniej odczuwalny. Z tego powodu ważne jest noszenie np. czapki z daszkiem, kapelusza albo chusty na głowie. Dodatkowo przy pracach na polu powinno używać się kremów przeciw oparzeniom słonecznym. Wiesz, że słoneczne promienie ultrafioletowe od kwietnia do września są najmocniejsze i również bez oparzeń słonecznych dopiero parę lat później może być wykryty rak skóry, dlatego ważny jest krem z wysokim filtrem ochronnym. Na przerwę obiadową powinieneś znaleźć wolne miejsce w cieniu. Koniecznie należy dużo pić. W ciągu pracy Twój organizm traci dużo minerałów, dlatego powinno się wypijać codziennie przynajmniej 3 litry. Twój pracodawca powinien na krawędzi pola zadbać o zacienienie, aby zostawić rzeczy osobiste oraz prowiant w chłodnym miejscu. Przy pracy z ostrymi nożami używaj rękawiczek ochronnych. Podczas ostrzenia noży na szlifierce bądź ostrożny i skoncentrowany. Brak koncentracji powoduje ciężkie i groźne wypadki. Dalszy ważny punkt w bezpieczeństwie pracy to odpowiednie obchodzenie się z technicznymi narzędziami. Bez instrukcji maszyn firmowych nie wolno ich obsługiwać. Dotyczy to także obsługi maszyn rolniczych. Przed rozpoczęciem pracy doinformuj się, czy Twoje prawo jazdy ma odpowiednie uprawnienie. Na samym końcu powinieneś zorientować się, zanim zaczniesz pracę na polu, czy w pobliżu znajduje się podręczna apteczka. Aby w nagłym wypadku szybko zareagować, co najmniej jedna osoba musi posiadać aktualny kurs pierwszej pomocy. Niezbędne informacje znajdziesz na stronie internetowej Berufsgenossenschaft, ewentualnie na stronie Twojego pracodawcy. Myślisz, że ochrona przy pracy nie jest taka ważna i nic Ci się nie stanie? Po obejrzeniu tego wideo powinieneś być świadomy, że nie chodzi tylko o Ciebie, ale i także o Twoich współpracowników. Każdy z Was powinien być w stanie pomóc, gdy zajdzie taka potrzeba i uważać, aby nikomu nic się nie stało. Pamiętaj, podczas pracy Twoją ochroną są Twoje ubranie, pełne buty, krem przeciwsłoneczny, rękawiczki, podręczna apteczka i uprawniona osoba do udzielania pierwszej pomocy. W jaki sposób pakujemy i transportujemy warzywa, pokażę Tobie w następnym wideo.